Dzień dobry Państwu, Szulc Emil, firma Hemirol, dział biostymulatorów. W ostatnim filmie omawialiśmy sobie temat zapowiadanych jak gdyby przymrozków, tak zwaną zimną Zośkę. I oczywiście mówiliśmy sobie kilka słów na temat działania jak gdyby w sytuacji, gdy dojdzie do tych przymrozków. No niestety sytuacja jak gdyby się ziściła, w zależności od rejonu. Rejon centralnej Polski, temperatury spadły do około, można powiedzieć, zera, tak? Raczej nie notowaliśmy niskich temperatur poniżej zera. Natomiast rejon Sandomierza, niestety, w zależności oczywiście od lokalizacji, temperatury spadły od minus, jak gdyby, 2 do nawet minus 6 na tych niższych stanowiskach. Tam niestety doszło do strasznych, poważnych uszkodzeń w większości gatunków. Mówimy tu oczywiście o gatunkach pestkowych, ale również ziarnkowych czy też jagodowych. Drodzy Państwo, jest nam bardzo przykro. Łączymy się z Państwem oczywiście w bólu. Znamy tą sytuację. Tak wyglądało to mniej więcej w ubiegłym sezonie w rejonie Grójca. Drodzy Państwo, w poprzednim komunikacie mówiliśmy również sobie o tym, jak poprawić jak gdyby tą regenerację po przymrozkach, tak, poprzez stosowanie zarówno produktów biostymulujących w postaci produktów algowych czy też aminokwasów po wystąpieniu sytuacji stresowych. Ja dziś postaram się Państwu zaprezentować, jak to wygląda tu w sadzie, tak, w sadzie w rejonie Grójca, na przykładzie uprawy czereśni, tak, tam gdzie była stosowana jak gdyby cała technologia biostymulatorów, tak, w okresie kwitnienia, czy też tych skrajnych, niskich temperatur, w tych okresach jak gdyby stresów dla roślin. Drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, jak to wygląda w tym momencie. Jesteśmy w sadzie tak, czereśni. Jest to odmiana, drodzy Państwo, Regina. Zwróćcie Państwo uwagę, że kwitnienie trwa blisko 2 tygodnie. Dzięki temu, że stosowaliśmy produkty biostymulujące, tak, w tym momencie mówimy oczywiście o kelpaku, zwróćcie Państwo uwagę, że to kwitnienie dało nam jak gdyby szansę do przodu, tą rezerwę tak zwaną, po to, ażeby mogło dojść do zapłodnienia tych kwiatów, które nie zostały po prostu uszkodzone przez przymrozki i niskie temperatury. Za chwilę Państwu zaprezentuję, jak to wygląda, jak wygląda zawiązanie w przypadku tejże odmiany. Oczywiście musimy dać sobie jeszcze chwilę czasu, jak gdyby, żeby ocenić, jak i na jakim poziomie będzie wyglądało plonowanie na najbliższy sezon, z racji tego, że jeszcze czeka nas tak zwany opad czerwcowy. On wtedy nam powie o tym, na jakim poziomie będzie plonowanie na tychże odmianach. Drodzy Państwo, część kwiatów oczywiście już jest po pełni kwitnienia, tak? Część została zapylona i zapłodniona. No niestety, jak się przyjrzymy, część kwiatów, część zawiązków niestety została uszkodzona przez przymrozki. No tu w tym momencie no, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jeżeli już samo dno kwiatowe zostało uszkodzone przez niskie temperatury, przez mróz, no w takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Natomiast w sytuacji, gdzie były jeszcze żywe kwiaty, tak, a mimo to wystąpiły sytuacje stresowe, za pomocą, czy też przy użyciu biostymulatorów, tak, zarówno kelpaku, jak i produktów aminokwasowych, jesteśmy w stanie jak gdyby zastymulować drzewo i odstresować je po to, ażeby poprawić ten proces zapłodnienia naszych upraw. Drodzy Państwo, zwróćcie uwagę na to, że w tym momencie większość zawiązków tych z tak zwanego późnego kwitnienia jest pełna. Zwróćcie Państwo uwagę, że na tą chwilę wszystkie są wypełnione pestką, wszystkie są zielone, także wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Szanowni Państwo, za sekundę przeniesiemy się do innej miejscowości, do sadownika, do pana Krzysztofa Czarneckiego z rejonu Mszczonowa, który stosował nasze technologie, tak, produkty biostymulujące, między innymi kelpak, jak również aminokwasy w swoim sadzie. I pan Krzysztof podzieli się z nami doświadczeniem po stosowaniu tych produktów w tym okresie tak zwanym trudnym jak gdyby dla nas, tak, bo w okresie kwitnienia, drodzy Państwo, wystąpiły naprawdę skrajne warunki, niskie temperatury, czyli tak zwane stresowe sytuacje dla naszych upraw. Jak obiecałem, drodzy Państwo, dojechaliśmy do pana Krzysztofa Czarneckiego, gdzie w jego sadzie była zastosowana cała technologia naszych biostymulatorów, między innymi produktu kelpak w okresie kwitnienia. Może pan Krzysztof Czarnecki podzieli się z nami doświadczeniem, czy też spostrzeżeniami po zastosowaniu tego produktu. Na spostrzeżenia jest bardzo krótki czas jeszcze, jest wcześnie, ale już pierwsze jakieś symptomy i objawy, jakie wystąpiły po zastosowaniu kelpaku,
są takie, że w tym sezonie mieliśmy bardzo dużą ilość przymrozków. Kwitnienie czereśni Kordia zaczęło się 24 kwietnia i jak widzimy, ono trwa jeszcze. W normalnych latach, gdy to kwitnienie trwa długo, mój świętej pamięci ojciec mówił, że jak długo kwitnie, wtedy jest plon słaby. Jak kwitnie krótko, plon jest wysoki i ładny. Mam nadzieję, że w tym roku będzie to, nie sprawdzi się to przysłowie, bo widać, że te zawiązki, które przetrwały mrozy, rosną i jest ich i ich przybywa. Nie wiemy, co będzie, gdy nastąpi opad, ale mam nadzieję, że większość tych owoców się utrzyma. Pogodę mamy cały czas niesprzyjającą, bo jest raz zimno, raz ciepło. Noce są szczególnie bardzo zimne, bo właśnie kilka dni temu mieliśmy ostatni przymrozek. W tej chwili te prognozy się nie sprawdziły, tych przymrozków nie ma. Mam nadzieję, że już ich nie będzie, ale myślę, że produkt jest dobry, godny polecenia. Stosowałem go też na porzeczkach sadzonych w tym roku i też widzę efekt, nie były bardzo nawożone, tylko tym kelpakiem i jest bardzo ładny przyrost i po tych przymrozkach nie było w ogóle żadnych reakcji na roślinach młodych. No rzeczywiście, panie Krzysztofie, ten pozytywny efekt kelpaku potwierdza się nie tylko u pana, ale może troszeczkę więcej szczegółów, jak pan stosował ten produkt i w jakim okresie i czy pan będzie planował go stosować w najbliższym czasie? Pierwszy zabieg był wykonany na początku kwitnienia czereśni Kordia. To było 24 kwietnia. Po kilku dniach, gdzieś w okolicach 1 maja był drugi zabieg i kilka dni temu był trzeci zabieg. Jak widzimy, kwitnienie jeszcze trwa, ponieważ te noce były zimne, to wszystko się spowolniło. Ale myślę, że to odżywianie tym kelpakiem pozytywnie wpłynęło na to, że te zawiązki nie tylko, że kwitnie, tylko że zawiązują. Te późne kwiaty zawiązują. Co z tego wyniknie, zobaczymy w przyszłości. Jeśli się sprawdzi, pewnie będę stosował w następnych latach. Tak więc widzicie Państwo, jak działają nasze biostymulatory, tak? Jak działa produkt Kelpak. Na zakończenie przygotowaliśmy dla Państwa konkurs, który umieszczony jest na fanpage'u na Facebooku na Fruit Academy. Macie tam Państwo zdjęcie drzewa czereśni. Zadaliśmy tam pytanie, ile w koronie drzewa na tym drzewie znajduje się kwiatów. Drodzy Państwo, zachęcam do skorzystania z konkursu, do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania mamy 10 nagród. Oczywiście są to 5-litrowe opakowania produktu Kelpak dla pierwszych 10 osób, które zbliżą się jak gdyby do tej cyfry, którą my wskazujemy. Oczywiście powiemy Wam, jaka to była cyfra, jaka to była ilość kwiatów w tymże drzewie. Drodzy Państwo, zachęcamy do odwiedzania naszej strony fruitacademia.pl, jak również do fanpage'u na Facebooku Fruit Academia. Powodzenia!